24 pytania. Rozmowa poranka. Witam Państwa ponownie. Dorota Kania, a w studiu już nasz jest kolejny gość, pan Antoni Macierewicz, szef komisji, podkomisji smoleńskiej w Ministerstwie Obrony Narodowej. Witam, panie ministrze. Dzień dobry, pani, dzień dobry państwu. Panie ministrze, dużo się dzieje wokół Smoleńska. Właśnie w Rosji są prokuratorzy, którzy prowadzą czynności. Jest to pierwszy wniosek prawny zrealizowany przez Rosjan. I jak pan myśli, czy jakie będą efekty tej wizyty? Otóż nie wiem, nie mniej oceniać prokuraturę, ale ten wrak jest polski i Komisja Praw Człowieka Rady Europy zażądała natychmiastowego zwrotu wraku. Nazwała. Prokuraturę i działania rosyjskie jako działania analogiczne tego, z którym mieliśmy do czynienia w Katyniu i przywołała wyniki prac raportu technicznego mówiącego o tym, że samolot wybuchł w powietrzu w tej sytuacji. Rosjanie, do których się zwróciliśmy o to, żeby pozwolili przynajmniej złożyć wrak na miejscu, zbadać i złożyć, no, wybrali i zgłosili się do prokuratury, żeby dokonała obejrzenia, oględzin Oględzin wraku, zobaczymy, jakie będą efekty. Marszałek Karczewski powiedział, że dobrze, że pojechali, natomiast wrak powinien tak być w Polsce, że powinien być zbadany właśnie w Polsce. Czy jest taka szansa no, w ogóle w, Pana zdaniem? W polityce jest tak, że y, trzeba, że tak powiem, prowadzić linię działania w sposób konsekwentny, zwłaszcza z Rosjanami. E, nie można równocześnie y, domagać się realizacji tego, co nam się należy i tego, co międzynarodowe instytucje. W czym nas popierają, a równocześnie zgadzać się na działania, które są tylko pozorem rzeczywistego rozwiązywania problemów. Rosjanie po prostu wybrali, poszli po najmniejszej linii oporu, bo taką im umożliwiono. Y Gazeta Polska codziennie pisze dzisiaj: Rosjanie podmienili czarne skrzynki Tupolewa. Już w środę, w najnowszym tygodniku Gazeta Polska będą opublikowane nieznane rosyjskie protokoły, które świadczą o potężnym rosyjskim fałszerstwie. O co chodzi, panie ministrze? No, Czy to, rzeczywiście nie wiem, to trzeba spytać no, się redaktorów tak, Gazety Polskiej. Ja tylko... mogę tylko powiedzieć, że my znamy. Te, te protokoły i właśnie je bardzo usilnie analizujemy. Szkoda rzeczywiście, że tak długo pozostając w dyspozycji organów odpowiednich nie wyciągnięto z nich wniosków. Dlatego mamy do czynienia z taką sytuacją, że 10 kwietnia w okolicach wczesnego popołudnia Rosjanie znaleźli jedną parę czarnych skrzynek, które określili, że nie były w żaden sposób zniszczone. Ale to i za... napisali, ale to tak, napisali tak, w protokole? Ja Protokół i zapakowali w worki polietilenowe, a po sześciu godzinach znaleźli drugie czarne skrzynki, tym razem zupełnie zniszczone i zapakowano je w kartony. No więc nie ma w tu 154 czterech pomarańczowych czarnych skrzynek, bo one są chociaż nazwane czarnymi koloru pomarańczowego. A więc albo jest tak, albo jest tak i jeżeli już dokonane są oględziny części wraku, to może by zobaczyć te cztery czarne skrzynki. Panie ministrze, ale co dalej? Pytam się o działania prawne, bo mamy dwa, mamy dwa protokoły, rozumiem, tak? Tak, tak. Są dwa protokoły sprzeczne z sobą. Dwa sprzeczne z sobą protokoły. Podpis... Oba są podpisane przez prokuratorów rosyjskich. Tych samych? I... Nie, nie. I yy, przedstawicieli służb ścigania oraz świadków dobranych. No to jeżeli mamy taką sytuację, że mamy dwa różne, yy, różne protokoły. Znaczy mówiąc o różnych skrzynkach. O yy. różnych skrzynkach, ale co dalej z tym można zrobić? No bo my pokażemy to yy, i co dalej z tym? Nie, pani, yy, pani redaktor, yy, mamy do czynienia z sytuacją, w której przecież yy, istnieje. Domniemanie po prostu fałszerstwa. No właśnie, ale najnormalniej, czy. Najnormalniej w świecie ta sprawa, podobnie zresztą jak niezgodzenie się na, przez Rosjan na złożenie wraku, co jest obowiązkiem badającego taką tragedię, i obowiązkiem wynika, wynikającym wprost z podręcznika IKO, który definiuje jednoznacznie, że w takiej sytuacji, jaką mieliśmy do czynienia wówczas z katastrofą, Katastrofą samolotu rządowego należy podjąć złożenie wraku, żeby stwierdzić, w jaki sposób doszło do, do tej tragedii, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia równocześnie z tym, że, że jest domniemanie, że czarne skrzynki zostały sfałszowane, no bo znalezienie dwóch par, takich samych, ale różnych czarnych skrzynek jest ewidentnym. Kieruje nas ewidentnie w stronę domniemania, że mamy do czynienia z fałszerstwem. No i jeżeli Rosjanie się na to nie zgadzają, to powinna nastąpić interwencja w IKO. To, to jest zupełnie jasne. Czy komisja y, 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 będzie interweniowała, żeby. Tutaj, tutaj ma. Tutaj IKO ma procedury jednoznaczne zupełnie. Czy IKO będzie się zwracała do IKO, żeby za pośrednictwem ministra spraw zagranicznych, bo komisja sama nie może, bo to są warunkowania międzynarodowe. Czy komisja rozważa taką możliwość? Tak, jest... że nie może, tylko. No... Dobrobyczaje nakazują, żeby to zrobił minister spraw zagranicznych. On reprezentuje Polskę i wszystkie organy polskie na arenie międzynarodowej. Nie ma żadnego zakazu, żeby komisja się nie zwracała. Tak, ale czy... A gdyby, gdyby był problem, no to oczywiście komisja by się zwróciła, ale ja jestem przekonany, że pan minister nasze pismo skieruje A do, znaczy, do IKO. Pi... Ale pismo już powstało. I to jest tak? wszystko, co miałem do powiedzenia w tej sprawie. Czyli yy, panie ministrze, rozumiem, że powstało pismo, żeby IKO podjęło międzynarodowe śledztwo przeciwko Rosji, skierowali się do ministra spraw zagranicznych. Śledwo to jest za dużo powiedziane. Po prostu, po, po prostu postępowanie, które zmusi Rosję do tego, żeby zgodziła się na realizację tych procedur, które sama Polsce narzuciła, bo przypomnijmy, że Polska miała porozumienie dwustronne, które było nieporównanie lepsze dla nas, jeżeli chodzi o badanie katastrofy TU-154. Niemniej Rosja narzuciła przyjęcie postępowania według reguł IKO. Pan Tusk się na to bezprawnie ale zgodził, no to przynajmniej powinno się, tak powiem, dopilnować, żeby to postępowanie było realizowane uczciwie, zgodnie z regułami. Jedną z tych reguł jest właśnie złożenie, złożenie wraku. Jeżeli raz się na to nie zgadza, no to trzeba sięgnąć po środki międzynarodowe. A kiedy złożyliście Państwo pismo? do ministra spraw zagranicznych w sprawie postępowania. Pani ochika. redaktora, już powiedziałem, że więcej sprawy, szczegółów działań dyplomatycznych publicznie komentować nie będę. Miejmy nadzieję, proszę państwa, że pismo komisji, szefa podkomisji smoleńskiej, ministra Antoniego Macierwicza, będzie miało dalsze życie, że rzeczywiście trafi minister spraw zagranicznych, skieruje wniosek do IKO, żeby było międzynarodowe postępowanie przeciwko Rosji, bo rzeczywiście IKO, gdyby było wtedy podjęte, co zresztą przypomnijmy, to było już 8, ponad 8 lat temu, ale przypomnijmy, panie ministrze, że przecież wtedy chciano prowadzić to postępowanie, to przecież polski rząd się nie zgodził. Do, chciano. Dokładnie, dokładnie tak było, jak pani, jak pani redaktor mówi. Donald Tusk, Ewa Kopacz, która była w Moskwie na słynnej naradzie z Putinem, powiedziała, że. Rosjanie tak świetnie prowadzą to postępowanie i tak była zachwycona tym, że niczego nie potrzeba, że tutaj nie, nie potrzeba żadnej pomocy ze strony Unii Europejskiej. No, Polska była zalewana panami na cześć Rosjan. Mam nadzieję, że się do tego już nigdy nie wróci. Czy Zwłaszcza jest... wtedy, kiedy oni nie realizują swoich obowiązków, bo przecież rzeczywiście, gdyby a postępowali tak, jak powinno się postąpić, gdyby natychmiast bądź teraz zwrócili wrak, gdyby przynajmniej zgodzili się na jego złożenie, co jest, powtarzam, ich obowiązkiem, no to, to jest jasne, że wtedy mamy do, do czynienia z zupełnie innymi, wzajemnymi relacjami. Ale jeżeli jest tak, że oni nie robią tego, co powinni, co powinni że mimo interwencji międzynarodowej, o którą przecież trzeba przypomnieć, komisja i posłowie Prawa i Sprawiedliwości walczyli wiele, wiele lat, żeby ten raport... Żeby, żeby, ten, żeby, ten, raport, żeby, ten, raport, żeby ten raport Rady Europy powstał, to czy znaczy do Komisji Praw Człowieka, Rady Europy. Nawiasem mówiąc, taką istotnym elementem tej całej sytuacji jest to, że ten raport będzie teraz jesienią przez Radę Europy głosowany. No, byłoby dobrze, gdyby jednak nie dawać Rosjanom pretekstu do powiedzenia, no my Przecież wszystko robimy w sytuacji, w której nie robią nic, tylko się z nas naigrywają. Panie ministrze, co dalej będzie robiła Komisja Smoleńska? Przepraszam komisja to techniczne. nie jest tak, że Komisja... Po tych działaniach, które przed chwilą zracjonowaliśmy, zaprzestała no, dalszej, dalszej, dalszej tak. pracy, tylko czekamy na efekty, czy na spotkanie z panią redaktor. Tak, tak oczywiście tak, oczywiście nie jest. Przez cały czas trwają prace, kończymy, kończymy rekonstrukcję wraku robioną na podstawie zdjęć i to już w najbliższym czasie, myślę, będzie można, będzie można powiedzieć, że to jest zakończone. Pracuje Narodowy Instytut. Instytut Badań Lotniczych w Wichita w Stanach Zjednoczonych, który przygotowuje symulację przebiegu wydarzeń. No i badamy teraz bardzo intensywnie dokończymy badania całej sprawy czarnych skrzynek, bo jak powiedziałem sytuacja, w której są dwa e, sprzeczne z sobą e, opisy znalezienia tych czarnych skrzynek i kształtu tych czarnych skrzynek e, stawia pytanie, co naprawdę zostało dane Komisji mak i Komisji pana Millera, co naprawdę, może... co naprawdę opublikowała Komisja Millera. Być może tutaj właśnie tkwi tajemnica tych dziwacznych i sprzecznych z sobą zapisów, które zostały opublikowane. Ale może było tak, że znaleziono coś innego? Ci, którzy byli na wrakowisku 10 przed południem, którzy, pierw, ci pierwsi, którzy znaleźli pierwsze czarne skrzynki w cudzysłowie, to, w cudzysłowie, przepraszam, to yy, może znaleźli coś innego i myśleli, że to są czarne skrzynki. A właśnie nie, czarne są, skrzynki zaleśno, tak, zaleśno tak, później? Tak nie jest, dlatego że je, przecież dysponujemy zdjęciem jednej z tych czarnych skrzynek zrobionym przez pana Wiśniewskiego już kilka czy kilkanaście minut po, po trybie. Przypomnijmy operatora TVP, który był na miejscu. Jest, jest, jest zdjęciem tej czarnej skrzynki. Ona odpowiada temu opisowi, który dokonała, który jest zawarty w pierwszym protokole, tym wczesnopopołudniowym. Także nie jest tak, że mogliśmy mieć do czynienia z zupełnym nieporozumieniem. Tutaj mamy do czynienia zapewne z właśnie. No, działaniem mającym na celu uniemożliwić zbadanie tragedii. W że jest pan również wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości i chciałam zapytać o sprawy bieżące, wybory samorządowe. Chciałam powiedzieć, że jestem przede wszystkim wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości, ale... To jest funkcja dla mnie najważniejsza. Chciałam zapytać o wybory samorządowe. Jak pan ocenia te wybory i decyzję pani poseł Małgorzaty Wasserman wczoraj, która przesunęła przesłuchanie Donalda Tuska właśnie po wyborach samorządowych, mówiąc na zwołanym briefingu, że uważa, że nie powinno się słuchać premiera Donalda Tuska przed Komisją do spraw w czasie kampanii samorządowej, bo może to być odebrane jako akt polityczny. No cóż, to tylko pokazuje, jak dalece prawo i sprawiedliwość chce dotrzymywać pewnych standardów, które nawet formalno-prawnie nie są wymagane, ale są takim działaniem związanym z dobrymi obyczajami, prawda? Dlatego, bo oczywiście prawnie pan Donald Tusk powinien jak najszybciej być przesłuchany w takim porządku, w jakim pani przewodnicząca Wesserman to kilka miesięcy temu dawno ustaliła, no ale ponieważ wypadły wybory i w związku z tym mogą być zarzuty wskazujące na to, że tutaj mamy do czynienia z działalnością mającą wywołać pewien efekt polityczny, to ona to przełożyła. Powiedziałbym, że działanie pokazujące jak wysokimi standardami się posługuje prawo i sprawiedliwość, myślę, że są dla wszystkich konwencja ostatnia, w niedzielę zrobiła olbrzymie wrażenie, dlatego no właśnie, że program chodzi... przedstawiony przez pana premiera Morawieckiego, przemówienie pana premiera y, y, Kaczyńskiego, prezentacje głównych naszych kandydatów w wielkich miastach i całość tej konwencji po prostu robiła imponujące wrażenie i pokazała, że rzeczywiście prawo i sprawiedliwość jest dobrze przygotowane do tych wyborów. I co więcej, że wybór prawa i sprawiedliwości pozwoli na Zdynamizować pracę samorządów. Tam było jedno główne hasło, na które chciałem zwrócić uwagę. Mianowicie, iż samorządy i rząd powinny z sobą współpracować, że idziemy do tych wyborów po to, żeby kontynuować to wszystko, co jest dobre w pracy samorządów, ale przede wszystkim usprawnić współdziałanie samorządów i, i rządu centralnego. Że absurdem jest taka sytuacja, w której niektórzy próbują Wykorzystać samorządy wbrew interesom mieszkańców do walki z rządem. To jest zupełnie absurdalne, bo to szkodzi obywatelom, to szkodzi mieszkańcom. To cały program wielkich inwestycji i wielkich zmian, które przedstawił pan premier Morawiecki, a pokazuje też, że naprawdę te trzy lata pozwoliły, ostatnie dwa i osiem miesięcy, pozwoliły stworzyć taką sytuację materialną. Przygotować taki potencjał, który umożliwi nam podnieść na dużo wyższy poziom życie codzienne mieszkańców kraju. Niektórzy komentowali konwencję, o, o której Pan wspomniał, że było to, jak w Korei. Jakby, jakby Kim To są zwo... ci niektórzy, którzy do Korei tak często północno na Renata, Renata, tak? Renata Kim, na no, przykład, publicystka Newsweek. Tak to odebrano. No, przepraszam, nie chciałem wskazywać palcem nikogo. <grym> ja tylko powiedziałem, kto to, kto to skomentował. Natomiast, czy jak pan ocenia szanse wyborcze? Pani redaktor, naprawdę jestem zainteresowany tymi wyborami jak najbardziej. Jak pani słusznie powiedziała, jestem jednym z wielu wiceprezesów Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym moje wszystkie dążenia są takie, żeby Prawo i Sprawiedliwość wygrała te wybory, ponieważ to jest dobre Polski. W piątkowie, piątkowie nie, nie Trybunalskim. No, w piątkowie Trybunalskim też, oczywiście, to jest jasne. Mówię o piątkowie Trybunalskim, bo ci, którzy jest państwo jest oczywiste... nie wiedzą, pan y, jest posłem z rejonu łódzkiego, a rzeczywiście mówiąc Piotrkowa Trybunalskiego. To prawda. Nawet jestem prezesem Okręgu Prawa i Sprawiedliwości Piotrków Trybunalskich, więc, więc rzeczywiście jestem szczególnie zainteresowany. To piękne, wspaniałe miasto, siedziba, jeżeli tak można powiedzieć, polskiego parlamentaryzmu, o czym warto, warto stąd pamiętać. Nazwa, stąd nazwa. Stąd między, innymi, stąd między innymi nazwa. Nie tylko piękne, ale naprawdę bardzo dobrze rozwijające się miasto, podobnie jak i cały ten okręg. No więc ja jestem przekonany, że prawo i sprawiedliwość po prostu wygra te wybory, dlatego wiek, że te trzy, lata, te trzy lata przekonały Polaków, że to są ludzie, że jesteśmy ludźmi uczciwymi, skutecznie działającymi a i potrafiającymi przynieść krajowi jak najlepsze rozwiązania. Nigdy, nigdy w naszych ostatnich dziejach nie było takiej sytuacji, by tak dotrzymać Utrzymywano zobowiązań wyborczych. Można różne rzeczy o nas mówić, ale jedno jest pewne: Prawo i sprawiedliwość to są ludzie, którzy realizują. To co, obieca, to, co obiecują, a obiecywaliśmy rzeczywiście przede wszystkim rozwiązanie problemów społecznych. To jest główny kierunek naszego działania i robimy to naprawdę bardzo, bardzo skutecznie, równocześnie przynosząc krajowi wielki rozwój gospodarczy, też taki, jakiego dawno już nie było. Mamy niecałą minutę do końca programu. Chciałem zapytać pan, Pana o nową powstającą siłę, jak donoszą gazetę Robert Biedro im buduje koalicję. Ma szansę? Przepraszam, może pani powtórzyć jeszcze raz, co robi ostatnio. Robert, Pan Robert Robert Biedroń, Biedroń, To jest buduje, jakby w ramach tych, tych afer, które tam miały ostatnio. Buduje, miejsc, to co pokazuje, gdzie on, buduje to w gdzie, gdzie on rządzi, tam tak. były jakieś problemy związane z, z pedofilią. No nie chciałem go wskazywać. Dobre, palcem. No pan... I on na tym, na, w, w oparciu o, 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 o taką podstawę ideowo-faktograficzną, chce budować koalicję, to będzie taka kolorowa koalicja, tak? No to już musimy kończyć, panie ministrze. Niech to zostanie pytanie. Dziękuję państwa... bardzo, bardzo państwa Zachęcam do głosowania na prawo i sprawiedliwość. Pa... To jest skuteczna... Państwa i moim gościem i był, proszę informacja. państwa, wiceprezes PIS-u, członek szef komisji podkomisji. Komisji Smolenskiej w Instytucie Obrony Narodowej Antoni Macierewicz. Dziękuję za wizytę Bardzo studio. dziękuję.